Hej, witajcie bardzo serdecznie. Barwy firmy muszę wybrać. Co to jest? Okej, ale to chyba się nie tyczy stroju, albo i tak? Nie, bo ten strój się nie zmienia, nie mogę tym chłopkiem poruszyć. Ale zostańmy przy niebieskich, wiecie? Postać gracza jeszcze sobie mogę zmienić. A zostańmy przy jedynce, wiecie? Potwierdź. Chcę, byście w ogóle, no to jest początek, tak, tworzenie profilu. Chcę, byście byli ze mną od samego właśnie startu tej gry, bo to jest jakby mój totalny chrzest. Nigdy wcześniej nie grałem w gry tego typu i nie wiem, mam nadzieję, że się uda i że będzie nam naprawdę fajnie. Jest to taki pojedynczy odcinek epizodyczny, bo wiecie, dostałem gry od IGN i stwierdziłem, że warto by było wam je pokazać, a zresztą sam jestem ciekaw po prostu, co te gry sobą prezentują. To jest gieracz, ale fajnie. Stacja kolejowa w Wilkowicach. Będziemy się bawić. Ej, to może być naprawdę fajne. Zobaczymy. Co to prezentuje? Pokaż. Stacja kolejowa w Wilkowicach. Super. Wilkowice. O, jesteś już. Mati, tak? Naprawdę miło mi cię poznać. Nazywam się Jan, ale możesz mi mówić Janek. Spoko, Janek. Spoko, Janek. Janek. Będzie ekipa. Witaj, dziękuję ci, że odebrałeś mnie ze stacji. Zastanawiam się, czego mogę się spodziewać po tym miejscu. Mati, ale ty błyskotliwy jesteś. Cóż, na pewno czeka cię dużo pracy, ale zacznijmy powolutku i bez pośpiechu. Najpierw pokażę ci co i jak, a potem przejdziemy do konkretów. To najlepszy sposób na naukę. Wiecie co? Ja przed chwilą wstałem i mam jakiś dziwny, totalny ślinotok dzisiaj. Masakra totalna, nie wiem dlaczego. Super, nie mogę się doczekać pracy na ciężkim sprzęcie. Spokojnie, brachu, najpierw pojedziemy do siedziby firmy. Widzisz tą małą, białą ciężarówkę? Wsiadaj za kółko i jedź w zaznaczone miejsce na mapie. Lewy, dolny róg ekranu, mogę jechać? Naprawdę, mogę się przejechać ciężarówką, hurra. Ej, on ma podobne reakcje jak ja się z tobą utożsamiam, człowieczku. Nieważne, kto pisał twoje dialogi, ale jestem z tu. Ja się z tobą utożsamiam. Serio, a ja mam ślinotok. To jest niesamowite. Ślinianki mi nawalają, coś się ze mną dzieje. Wiem, że tam jest ciężarówka i że mam do niej wsiąść, ale chcę sobie tu jeszcze popatrzeć. Ale fajnie skaczesz. Pozytywna opcja. Nie wiem, kto ci programował. Ale dobra. Ciężarówka, fajnie, naprawdę. Stałe 60 klatek. Jakoś może to nie jest super zoptymalizowane, ale spoko. I może być naprawdę miło. Wsiąść do mała ciężarówka z platformą, cyk. No to w drogę, jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej kwestii sterowania pojazdem, wciśnij ikonę ze znakiem zapytania. Lewy, dolny, lewy górny może, ja źle przeczytałem. O, ja pierniczę. Mamy tak. H, F jest wychodzenie, V jest zmiana kamery, backspace nie mam pojęcia. Na wsadzie jeżdżę, spacja to jest ręczny najprawdopodobniej. Na strzałkach podnoszę przyczepę, jeju, nie rób tego, a na Y? Coś zepsułem, Janek. No dobra, na Y też się to da naprawić. Okej, cyk. No i słuchajcie. IGN dostarczył gierę i stwierdziłem, że warto by było mieć dobre jakby stosunki, wiecie, taki deal z wydawcą i mimo tego, że nawet mnie nie prosili, co to było miłym gest, no taką miłą opcją, że wiecie, dają gry, ale nie wymuszają. Zazwyczaj tak się dzieje, że ktoś prześle grę i jesteś zobowiązany do nagrania, tutaj po prostu przesłali, masz, zagraj sobie, nic nie musisz robić. Znaczy nic nie wymagali, no ale bardzo fajna opcja, a z tego względu, że chcę sobie pograć, chcę zobaczyć, jak te giery wyglądają, to też wam je przecież pokażę. Gdzie ja mam jechać? To na mapie? W ogóle jaka wielka jest mapa? Pokaż mi mapę. Ej, przyzwoicie nawet. Pokażcie, co tu mamy. Mamy tartak, mamy hutę, skład budowlany, siedziba, tu jestem. Fabryka ścian. Co? Stacja kolejowa, sprzedawca pojazdów. Szkółka ogrodnicza, żwirownia. Nie, tutaj jestem, siedziba firmy, czyli mamy dwie siedziby. To taka rozbudowana opcja. Zlecenia, specjalne, aktywne. Tutaj twoje pierwsze zadanie, firma, tabor, personel, magazyn, profil, online. Aha, muszę ukończyć samouczek. Online chyba działa w ten sposób, że mamy, nie wiem jak działa online, ale podejrzewam, że na przykład jest kilku graczy, każdy tam sobie wykonuje jakieś jedno zlecenie i na jednej mapie to się wszystko dzieje, co nie, jesteśmy jakoś połączeni, że możemy ich spotkać. Najprawdopodobniej, nie wiem, siedziba firmy, wieść. Siedziba firmy to miejsce, w którym rozpoczynasz realizację wszystkich zadań. Na firmowym parkingu znajdują się nieużywane pojazdy. Każdy, który zostanie zresetowany, zostanie w to miejsce automatycznie przeniesiony. Dobrze. Jesteś na miejscu, zaparkuj gdzieś i podejdź do mnie.
Janek, zaraz się załatwi, tylko moment, bo tu muszę zaparkować. Zobaczymy, czy kategoria B obejmuje parkowanie tirem. Ale raczej też. Patrzcie, jak pięknie. I widzę, że tu są firmowe te po prostu ciężarówki i sprzęty, czyli licencja musi być wykupiona. Kibajer, co my tu mamy? Coś zielonego, nie wiem w sumie do czego to służy, to ma jakąś dziwną naczepę. Tam się chyba takie jakieś zbiorniki właśnie, nie wiem, przyczepka. A jakie bajery, to dobra, nic. Idę pogadać z Jankiem. To jest hejb. Dobra, to mamy dwóch jakichś gości. Janek mnie odebrał, może to był mój kumpel, nie wiem. Ale z hejpem. To jest siedziba naszej małej, lecz przytulnej firmy. Spójrz, tam na dole stoi nasz tabor. Co to tabor? Ej, nie znam takiego słowa. Znam słowo taboret. To tu może to pasuje. Dwie ciężarówki, mała koparka i przyczepa do jej przewozu. Wyjaśnię ci później, jak działa każdy z tych pojazdów. Okej, okay. Aż mnie nosi ze mną. Nie mogę. Dostaliśmy zlecenie na przygotowanie systemu doprowadzania wody do cysterny. Do zrealizowania tej fuchy będziemy musieli wykorzystać małą koparkę. Pamiętaj, nie wolno się poruszać samodzielnie po drogach. Na placu budowy może się dostać jedynie na specjalnej przyczepie. Podejdź ostrożnie do przyczepie. Podczep się. Okej. Okay. Dobrze, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jesteśmy ubezpieczeni, prawda? Tie, nie martw się, jesteśmy jeszcze jedno. Lista zadań i status wykonywanego zadania po prawej stronie ekranu, czyli gdzieś tam. Jeśli ikona na ikonę przypisano na prawej zadania, to wyjaśnij, co masz zrobić. Dobra, jeśli tam klikam, to git. Dobrze wiedzieć, zajmę się teraz przyczepą. Trzymaj kciuki. Tu mam tak, tu mam zadania, etapy, tak jak on mi to mówi. Mam przeznaczony plac budowy, dobra, zamknij, postarajmy się to zrobić. Wsiądź do małej, białej ciężarówki, do białej ciężarówki, sorry. Git. Przyczepij, podejm, no, tylko powoli. Jeśli chcesz sobie ułatwić manewrowanie pojazdem, możesz dowolnie zmieniać ustawienie kamery. Okej. Okay. To raczej mi nie pomoże przy przełączeniu przyczepy, to też nie. Jest takie sterowanie, takie dosyć fajne, bo na przykład mogę, to też mi nie pomoże. Jak jestem tutaj, to myszkę mam wszystkie funkcje dostępne. A jak trzymam prawy przycisk, to mogę sobie obracać. Fajne nawet rozwiązanie, jeśli chodzi tutaj o to. Okej, okay, zaczep przyczepę. Czyli jestem zaczepiony. Podniesienie podpiory lewy, shift i Q. W sensie to kółko, tak? Czyli, że podniosłem i w ten sposób chyba mogę jechać. Powiedzcie, że tak. Mogę. I raczej chyba wszystko wykonałem dość dobrze. Nie chcę zapeszać, ale się serio wkręciłem. Jeśli na plac budowy według wyznaczenia... Jedź, sorry. Pamiętaj, aby nie jechać zbyt szybko z załadowaną przyczepą. Damy radę. Wkręciłem się. Hehe. Czekaj, stop. Tu jest, to jest znak ustąp pierwszeństwa. Ja mam kategorię B, damy radę. Ty skręcasz. Dobra, dał radę. W lewo. Jak w GTA, jak się zaczynasz nudzić, to jeździsz przepisowo. Nieważne, co ja mam zrobić? Jedź do mnie. Jesteś na miejscu. Ustaw przyczepy między słupkami i podejdź do mnie. Musicie wziąć naprawdę lekką poprawkę na to, co ja tu robię i czytam, bo to serio, co dzisiaj mam problem ze sobą. Ledwo też wstałem i stwierdziłem, kurczę, jest Construction Simulator, może nagram tak z rano, jak mam jeszcze fazę. Właśnie nie wiem, jak w sumie to nazwać. Czekaj, to zaparkuję, damy radę, zobaczcie, udało się, między słupkami. Tak przynajmniej chciał. No, może załóżmy, że w miarę spoko. Tir jest, to ja wysiadam. Idę z nim pogadać, tak jak też chciał. Hejp. F. Jak dotąd ci idzie bardzo dobrze. Widzicie, umie mnie pochwalić. O, no jasne, czego się spodziewałeś? Nie jestem żółtodziobem. Mati, spokojnie, kiedy zdejmę koparkę z przyczepy, wyjaśnię ci, jak należy ją obsługiwać. Okej. Okay. Etap zakończony. Dostałem 20 punktów doświadczenia. Wsiądź do mała ciężarówka z platformą. W sensie, że tu. Nie, co on tam mówił? Nie, dobra, nie ważne. Mamy tak. W odróżnieniu od ciężarówki, mała koparka gąsienicowa wymaga kontrolowania dwóch gąsienic, które niezależnie od siebie poruszają się do przodu i do tyłu. Jeśli jedna z nich będzie poruszała się do przodu, a druga w przeciwnym kierunku, maszyna zacznie się obracać.
To logiczne. Jak się obsługuje łopatę? Zawodowcy nazywają ją czerpakiem. Żeby wykopać dół, musisz przeładować maszynę z trybu jazdy. W tryb pracy pozwoli ci na to poruszanie ramieniem i czerpakiem, a także na obracanie kabiny. Przejdź w tryb pracy, sprawdź przeznaczenie wszystkich dźwigni i zacznij kopać. Okej. Czyli, czekajcie, na W nic nie robię. A w ogóle ja mogę sobie przecież ułatwić, tak? Mamy tak, A i D do tyłu, obie gąsienice, Q i E do przodu. Kurczę, ale fajne, przyjemne sterowanie, naprawdę. Żaden problem. Przełącz maszynę w tryb kopania i spróbuj wykopać trochę ziemi. Możesz ją zrzucić tuż obok dołu. Dobra, stary, ale to najpierw ja sobie na przykład tutaj tak jakoś wjadę, żeby to fajnie mi się kopało, nie? Te, nie wiem, zaraz, jak się przełącza te tryby, bo on coś mówił o jakichś dwóch trybach. W ogóle, Jezus, ja nic nie wiem na temat tej gry. Pewnie wszyscy, którzy w tym momencie, nie tak, którzy grali wcześniejsze wersje, wszystko wiedzą co i jak. I teraz sobie tam w myślach jadą po mnie, ale to nic. Tap, to jest najprawdopodobniej tryb pracy. Uhuhu. Okej. Teraz mamy co najmniej bardziej zaawansowaną opcję. Mam tak. Na strzałkach góra-dół, takie coś. Na strzałkach w lewo, w prawo mam czerpak, tak, zawodowy czerpak. To jest czerpak, to nie jest szufla, czy to jest czerpak. I na wsadzie. Wsad mam góra-dół i obracanie. Czyli w sumie do sterowania kopaniem teoretycznie przydałoby mi się WS i strzałki. Dobra, no spróbujemy, może akurat dam radę. A tu to, wiecie, nie wiem czy widzieliście kiedyś, na pewno widzieliście. To się jakoś powinno dać opuścić, nie? Tak w dół, żeby zablokować koparkę. Tylko mnie pytajcie, na którym przycisku. Może to tu nie za bardzo. Dobra, nie kombinuję, zacznijmy kopać tę dziurę. Okej. Tak. Czy na przykład biorę... Nie wiem, ta animacja jest jakaś dziwna. Ale to jakbym, zaczerpnął, widzicie? Dobra, załóżmy, że mam ziemię. Mam, tylko teraz strasznie mało. Zrzuć ją w drugą stronę, tam mam ciężarówkę. Biorę tak i zrzucam, uwaga. Kurczę. Ale sprytny patent. Dobra, w dół, tak żebyście to lepiej widzieli też. Ja tu teraz może trochę mniej będę mówił, bo to jest ogólnie w tym momencie faza u mnie skupienia na najwyższym poziomie. Nie chcę tego tam wysypać. Chcę to wziąć do góry. Okej. Patrzcie jak mi idzie super. Patrzcie jak mi dobrze idzie. O tak. W realnym życiu podejrzewam. Tu jest... O! Ładuje się mi jakiś zielony pasek. Zielony pasek to jest, nie wiem, może... Załadowanie czy coś, zaraz zobaczymy jak to wysypie. Patrzcie, po prawej stronie u dołu. Tak, to jest pasek załadowania tak jakby. A przełączmy teraz tryb, wycofajmy troszeczkę. O, przejechałem obok. Udało się, dobra, z powrotem. Ale jestem podjarany, nie powiem. Dobra, okej. To nie jest proste. Jakbyście grali pierwszy raz, to byście zrozumieli. Ale w sumie kwestia kilku chwil. Dobrze ci idzie, chcesz kontynuować kopanie. Jak dam tak, to pewnie sobie będę kopał. Jak dam nie, to fabuła pójdzie dalej. Doskonale, szybko się uczysz. Przełącz maszynę w tryb jazdy i odjedź od wykopu. Nasza ekipa będzie coś tam robić. Ale to czekajcie, bo mam wajchę, mam załadowane. To jeszcze wezmę. Oj, wyładuję. Słyszeliście? Włączył się jakby takie, no, większe obciążenie. Gdy to miałem załadowane o wiele więcej. Podejdź do mnie. Idę. Stary, damy radę. Patrzcie jak ładnie. Nie powiem, ale żeby to wykopać wzdłuż tych linii tak idealnie, dosłownie idealnie, to z 15 minut jak nic przy moich aktualnych zdolnościach. Porozmawiaj z Hejpem. Come on, dobra robota. Teraz będziemy potrzebować rur kanalizacyjnych. Myślę, że jedna paleta powinna wystarczyć. Gdzie ją dostanę? Weź ciężarówkę i jedź do starego ceglarczyka na skraju miasta. To nasz lokalny sprzedawca materiałów budowlanych. Zaznaczyć jego skład budowlany na mapie, porozmawiać z nim i przywieź paletę rur. Dobra, jadę. Sklep... Odbiło mi się. Sklep ceglarczyka, skraj miasta, rury kanalizacyjne.
Tylko przed odjazdem odepnij przyczepę, a i nie zapomnij opuścić podpory. What the fuck? Etap zakończony. Zostałem 30 punktów ekspa. Już tu włączyli tutaj. Dobra, ekipa. Spoko. Czyli co, ja wsiadam. Staram się w jakikolwiek sposób opuścić podporę. To jak na Shift i na E. Dobra. Bo na Q mamy podnoszenie, na E mam tak. W pełni opuszczone. Na C było przy... Tak, na C chyba było odłączenie. Odłączyłem to? Odłączyłem. Więc dobrze. Damy radę. Wiecie co chciałbym sprawdzić w tym momencie? Opcję innej kamery, czyli na przykład z... O, z kabiny. Cofnij. Jeźdź do przodu, co prawda. Ej, sorry! Lusterko. Tam za dużo nie widzę. Ej, VR by tu było w tej grze naprawdę fajne. Zdążę przed tobą, skręcaj! Mam w lewo jechać po jakieś rury. Nie mam pojęcia, gdzie to i w ogóle. A nawet blisko, zobaczcie. Skład ceglarczyka. 60 km na zakręcie. To tutaj chyba, tak? Tutaj. Skład budowlany wieś. Większość potrzebnych materiałów znajdziesz na składzie budowlanym. Czy w składzie budowlanym. No, mam czytać dosłownie, to tłumaczenie może nie jest do końca idealne. Zwykle są one dostępne na wygodnych w użyciu europaletach, które trzeba odebrać z półek po dokonaniu zakupu. Towaru wymaga użycia wózka wydłowego lub ciężarówki z platformą. Możesz zamówić jeden z tych pojazdów, korzystając z menu sprzedawcy. Jesteś na miejscu. Zaparkuj gdzieś ciężarówkę i porozmawiaj z pracownikiem stojącym przy drzwiach. Tu u niego możesz kupić paletę z rurami. Dobra, załóżmy, że parkowanie na trawniku to jest dobra opcja. Nikomu nie będę przeszkadzał, nie? Tu mam swój poziom, tak? Mati początkujący. 100. Czas gry 11 minut. Zarobione pieniądze. Już 750. Chwilę tylko grałem. Chcę tak w realu. Czekajcie, bo jak stoję na jakichś pochyłych tych, to mną rzuca. Mamy tak. Mamy cegły. Cegły i dachy, czyli że dachówki. To nie mogliście napisać dachówki? Materiały budowlane. Asfalt, worki z cementem, płyta gipsowa, materiał izolacyjny, laminat, uszczelnienie, emulsja gruntująca. Ej, może to być dziwne, ale serio, praktycznie każdy z tych materiałów wiem jak wygląda i wiem do czego służy, jeśli chodzi o real. Zbrojenie, rusztowanie. Sprzęt, kontener, przyczepa z generatorem, duży generator, szalonek, pojemnik na beton. Ja miałem kupić rury odpływowe. Sztuk raz, kup. I teraz z moich 750 mam 100. Wypożycz wózek widłowy, aby załadować paletę. To też chyba u tego gościa. Pokaż. Pojazd wypożyczenie. Dostępny, obojętnie który, to są chyba praktycznie dwa te same. Paleta jest już gotowa do załadunku. Załaduję ją na ciężarówkę, używając do tego celu wózka widłowego. Pamiętaj, że burty platformy ciężarówki muszą być opuszczone. Tam mamy wózek widłowy i prawdopodobnie to są chyba moje rury czerwone. Może być. Tak, podjadę tym ciężarówką trochę dalej. No! Zapal! Jedziemy. Już sprintery stoją. Okej, tak blisko, wiecie, żebym miał... Ojej, trochę sobie zajechałem drogę, bo ten wózek tam nie wykręci. Tym wózkiem najprawdopodobniej muszę idealnie podjechać pod to. Jakoś nie będzie chyba z automatu działać. I burty, czekajcie, na czym te burty były? Tam na samym początku je opuszczaliśmy, chyba o to Y mu chodzi. Najprawdopodobniej, to teraz to wyłączę. I wysiądę. Muszę też obserwować nagrywanie, bo ta gra jest troszeczkę inaczej nagrywana. To tak jakby nie jest pełny ekran, tylko tak jakby w tym momencie nagrywam pulpit i nie wiem, bo tu macie tą myszkę, nie wiem na jakiej zasadzie to w tym momencie działa, ale widzę, że nagrywanie jakby nie ma problemu. Wejdź wózek widłowy. Dobra, to nie może być zbyt zaawansowane, nie może to być na pewno bardziej zaawansowane niż ta koparka. O, góra dół, proszę bardzo. Pochylanie. Czyli jak zabiorę, to mogę tak z powrotem dać. Bra, na razie to najlepiej jakby to było tak w miarę proste. No i nic więcej, po prostu czyste sterowanie. No to podjedźmy pod to. Wyłączę to, bo to przeszkadza. Okej. No nie. Czasem się skupiam tak bardzo, że nic nie mówię i to jest właśnie ten moment. Mam to na dobrej wysokości, ciut niżej. Jeszcze ciut niżej. Dobra, dawaj.
Chyba dam radę, zobaczcie. Okej, i teraz to... O, no chcę to... No tak, ale chciałbym to teraz w tą drugą... Nie pochylać, o tylko tak, dokładnie. Żeby mi to... Ładunek zaczepiony, zobaczcie, czyli teraz... O, czyli teraz mi raczej nie spadnie. Dobra opcja, teoretycznie na samą budowę bym mógł z tym zajechać. Damy to na przyczepę. Podoba mi się ta mechanika, naprawdę tutaj jest bardzo... No, mimo tylu opcji, tylu rzeczy, które mogę tu zrobić, jak mogę sterować tymi pojazdami, naprawdę jest to przyjemnie zrobione, przejrzyście i mega prosto w miarę. Czyli teraz... Nie, muszę to ciut chyba cofnąć. Ładunek odczepiony w dół. I teraz sobie wycofię. A dokładnie, zaparkuję wam ten, to coś tutaj. Ładnie opuszczę. Wózek widłowy wypożyczony. Sprawa załatwiona. Mogę śmigać. Come on. To na Y. O, wraca. Dobra. Ładunek zamocowany, jeśli nie, stań obok ciężarówki i przymocuj go do platformy. What? Zabezpiecz ładunek. Taki patent. Dobra, to o tym nie wiedziałem. Naprawdę, wszystko można zrobić. Wciągnęło mnie. Chcecie drugi odcinek? Jeśli dotrwaliście tutaj, aż do tego momentu, nie wiem, 12-13 minuty rozgrywki, to jest w ogóle tutaj pokazane. Tak, 15, to znaczy, że może też się wam podoba, więc może kolejny. Nie wiem, co będziemy w kolejnym robić, ale może to być fajne. Tir wyprzedzający to też jest dobra opcja. Come on. Czy my co z tymi rurami? Przepraszam, nie było żadnego znaku. Stop. W końcu jesteś. Zaparkuj gdzieś ciężarówkę, odbezpiecz ładunek i podejdź do mnie. Dobra, zaparkujemy. Nie wiem, no załóżmy tutaj, żebyście też nie mieli dalej. No tutaj, okej, okay, dalej. Nie ma sprawy. Czyli Y. Wysiadam, podchodzę i odbezpieczam ładunek. Podoba mi się ta gra. Serio. IGN mi zrobił fajną niespodziankę. Dziękuję za gierę, porozmawiaj z Hejpem. Dobra robota, trzeba teraz zdjąć paletę. Rury ułożymy ręcznie. Jak chcesz zdjąć tą paletę? Nie wziąłem wózka. Moje biedne plecy. Nie martw się, użyjemy do tego celu koparki. Ramię koparki dostanę do niego, podczymy paletę. No dalej śmiało. W sumie umiem już obsługiwać koparkę, więc powinno się udać. Wiem, o co chodzi. Podłączymy po prostu za tą burtę. Za ten czerpak podepniemy chyba to i to tak dźwigniemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to widziałem. Wsiądź. To jest kręcenie, tap, muszę się wyrównać. Tap, ok. I do tyłu. Cyk. Dobra, no mam nadzieję, że podołam. Co? Podejrzewam, że też przydałoby się to dać w ogóle wyżej. Nie wiem, za co on to zaczepi. Ale dobra, no na razie tak. Dajcie tap i do przodu. Okej, okay, także on to miał chyba nad tym. No i teraz pokaż mi to. Spacja jest zaczepienie. O, ho, ho. Dobra, poszło prosto. To teraz najprawdopodobniej do góry. No do góry, stary. No dobra, udało się. Nie ta strzałeczka. Muszę to tam jakoś umieścić. Żeby to tam umieścić, to muszę się na pewno wycofać. Ale mi się ta gra spodobała. Nie uwierzycie, na serio. Nie uwierzycie, może dużo się tu nie dzieje, ale ja się bawię świetnie. Polecam grać. O tak, coś takiego. Nie wiem, mogę to wyłączyć. Szkoda, że ten pytajnik nie jest na jakimś przycisku, tylko ja muszę myszką tam śmigać. Chyba, że jest, a nie wiem o tym. Tap w dół. I teraz odłączę. Przesunę to, poustawiam wszystko jak śmiga.
Tak, tab wycofię, bo koparka chyba nam najprawdopodobniej nie będzie już potrzebna. No, wolno się porusza, fajnie. Dobra, tak jest, git. Wsiąść do mała koparka, nie, idę pogadać z Hejpem. Powiem wam tak, gra świetna nawet dla dzieci. Jestem prowadzony totalnie za rączkę, wszystkie jakieś cięższe funkcje są dokańczane za mnie. Naprawdę świetnie się gra. Hejp. Dobrze idzie, rury są na miejscu, więc chłopcy mogą dalej pracować. Ja odstawię ciężarówkę i koparkę do firmy, a ty w tym czasie zwróć kontener do żwirowni. Będę musiał użyć wywrotki, prawda? Tak, stoi na parkingu w naszej siedzibie. Jeśli nie chcesz iść tam piechotą, możesz wezwać taksówkę. Kliknij ikonę z ciężarówki, lewy górny róg ekranu i wybierz pojazd, z którego chcesz skorzystać. Okej, okay, dobrze, spróbuję. Spotkaj się w firmie, spotkamy się, zwrócisz kontener. Do zobaczenia, trzymaj się. Czyli biorę tutaj. Wybierz wywrotkę z zdejmowanym kontenerem. Czyli tutaj to. Okej. Okay. Przeładowanie, on zwrócił tutaj rzeczy. Patrzcie, jakie mam sprzęty w tej mojej firmie. Ale bajer. Bajer. Podoba mi się. Jak nie odcinki, nie chcecie odcinków, to ja i tak będę grał. Będę zabijał swój cenny czas na granie w tą grę. Jakieś osiągnięcie na Steama może mi rzucicie. W lewo. Czekajcie, wiecie, to ja już tak zaparkuję. No jesteśmy. Pomogę zaparkować ci się rzucać. Ty będziesz musiał jedynie załadać kontener i pojechać do żwirowni. Nawet ciężarówkę za mnie parkują, ale fajnie. Twoja kolej. Załaduj kontener korzystając z wysięgnika. Wysięgnik. Raczej wszystko na strzałkach. Nie tak. Nie, tu jakoś blokuje. Tu wysuwam to. Dobra, a tutaj to. Żaden problem, damy radę. Spacja zaczep. I podnieś. Patrzcie, jak jestem dobry w tym, co robię. Muszę w jakikolwiek sposób zabezpieczać ten ładunek, czy coś takiego. On tu się trzyma na tych łańcuchach. Jedziemy do żwirowni. Gdzie jest żwirownia? O kurka, daleko. Mogę tu tak... Dobra, zetniemy to jakoś. O, zamknij. Przepraszam, ja bym się chciał włączyć do ruchu. Tutaj kanalizację budowaliśmy, ludzie. Jesteśmy bardzo ważni w tym świecie. V. V. 44. Zobaczymy, jaką to prędkość zawrotną rozwija. Przystanek. Nie chciałbym w niej uderzyć. 70 km na godzinę. Ładnie. Do 80 dojdę. To jest najprawdopodobniej jakaś prędkość maksymalna, ten zielony pasek, który rośnie, ale niemożliwe, żebym jechał jeszcze więcej. To była droga, ale też można chyba było ściąć. O tak, idealnie. Jak ta ciężarówka się zachowuje na trawie? Rzuciło nią, czy nie bardzo? On teraz nie zauważę. Przepraszam. Ale nic się chyba nie stało specjalnego. On pojedzie dalej? Tak, super. Takie gry lubię. Pod górę. To niełatwa opcja. Daj. Są obroty. Prędkościomierz. No wszystkie podstawowe rzeczy. Ile jeszcze do tej cegielni? Wiecie co? Ja już czuję smak zwycięstwa. A już praktycznie zadanie wykonane. Już to zrobiliśmy. Daliśmy radę. Podołałem. Czyli, że kolejne nie mogą być jakoś mega trudne. Chyba, że na razie zlecenie z jednym młotkiem to było, bo tam widzieliście te zlecenia, tam była, to jest chyba poziom trudności jakiś. I tam był jeden młotek. Prawdopodobnie. Dobra, to się przełączę teraz z powrotem, wiecie, żeby to jakoś tu ogarnąć. Tak, tędy. Gdzie to zaparkować? Zostaw kontener w wyznaczonym miejscu. Żwirownia to miejsce, w którym możesz kupić dowolne materiały sypkie oraz napełnić betoniarkę. Co więcej, możesz tu zostawić wykopaną ziemię i odpady budowlane. Żwirownia jest bardzo rozległa. Obszar załadunkowy zaznaczony jest na biało, natomiast obszar rozładunkowy na żółto. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zgłosić się do jednego z pracowników obiektu. Czyli my ciśniemy do obszaru żółtego, tego rozładunkowego, bo ja muszę ten żwir ci zwrócić, tak? Rozładunek tutaj, skręcaj.
Nie, bo im znaki przestawimy. Come on. A jeśli chcę być dobrym pracownikiem, to wam to zwrócę tutaj jakoś z boku. Okej. To teraz mi jeszcze raz pomóżcie. Tak, dobry patent. Ładunek odczepiony, teraz to zwijaj. Dobra robota, złóż wysięgnik i wróć do siedziby firmy. Jeśli nie masz ochoty jechać, użyj funkcji transportu. Lewy górny róg ekranu, pierwsza ikona z prawej. Lewy górny róg ekranu, pierwsza ikona z prawej. Czyli to. Wybór lokacji. Siedziba firmy wieś. Czy na pewno chcesz zrestować ten pojazd, umieścić go w siedzibie firmy? Tak. Udało mi się najprawdopodobniej... No jesteś, podejdź do mnie. Wykonać pierwsze zlecenie, jakiś samouczek i będę miał dostęp do trybu wieloosobowego. Najprawdopodobniej. Come on. Porozmawiaj z Hejpem. Dzień na placu budowy potrafi być wyczerpujący. Weź pod uwagę, że te kilka maszyn to dopiero początek. Mimo wszystko wydaje mi się, że pojąłeś, na czym polega ta praca. Możesz teraz spróbować swoich sił, przyjmując własne zlecenia i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze, które pozwolą ci na rozbudowę firmy. Jeśli nie mogę się... Już nie mogę się doczekać, żeby zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami. Pamiętaj, że kiedy masz aktywne zlecenie, twoje zadania zostaną wyświetlone po prawej stronie ekranu. Jeśli klikniesz w ikonę, któregoś z nich, wyjaśnię ci krótko, co należy zrobić. Możesz też otworzyć menu zleceń. Od czasu do czasu skontaktuję się z tobą, żeby przekazać ci najświeższe wieści lub inne przydatne informacje. Muszę już wracać do pracy. Do zobaczenia. W takim razie zabieramy się do pracy. Pora rzucić okiem na menu zleceń. Boom! Łącznie 5350, doświadczenie 100. Okej. Okay. Niedoświadczony praktykant. Blokowałeś nowy obszar budowy wieś. Etap zakończony. No to ładnie. Zobaczcie tylko. Tu mi coś wyskoczyło. Czy jeszcze jakieś informacje ciekawe? Przepraszam. Nie. To możemy spokojnie. Weź tutaj w zlecenia. Mamy 4 dostępne. Zlecenia specjalne niekoniecznie. Online. Jest teraz dostępne. Limit graczy. Gracze. Gracz sieciowa. Nazwa sesji. Minimalny poziom. To potem obczajmy. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie w następnym odcinku na przykład. Nie wiem w sumie, czy robić kolejne, bo to wszystko zależy od was i od tego, jaką oglądalność będzie miała ta seria. Znaczy ten odcinek na razie to jest pojedynczy, tak, żeby tylko pokazać wam, jak gierka wygląda. I sam też, kurczę. Ale mi się spodobało. Szczerze wam powiem, że mi się spodobało. Przewóz skrzyń ładunkowych. Mogę przewieźć jakieś skrzynie. Dom jednorodzinny z poddaszem. Mam wybudować dom. Drobne prace ogrodowe. Rodzina Szymańskich. I to są dostępne zlecenia przez na przykład 9 minut. Mogę sobie coś wybrać. Bajer, dobra. Firma. Tabor. Tabor to jest jakby... Całe zgrupowanie moich maszyn. O to chyba chodzi, że to jest tabor, tak? Personel. Magazyn. Profil online. Nic tu więcej nie mamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapę w górę i jeśli chcecie kolejne, no to zależy tylko od was. Łapka w górę, komentarz, co tam chcecie, jakoś mi dajcie po prostu znać. Mati, nagrywaj kolejny odcinek, bo chcemy Construction Simulator. Mi się naprawdę przyjemnie gra i jest fajnie, zabawnie. Moja wioska, to ja tu wszystko wybuduję. Teraz to tyle. Obczajcie. Linki w opisie. Konkursy są na fanpage'u najprawdopodobniej. Co jeszcze? Filmik z outro i za niedługo mam bardzo fajną niespodziankę do was, ale to pod koniec tygodnia najprawdopodobniej będzie o tym filmik. A teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć, miłego dnia.